Rada Miejska w Wasilkowie wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami zarządu spółki Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. oraz apeluje o podjęcie działań mających na celu dokończenie budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w ostatnim odcinku ulicy Grodzieńskiej. Wcześniejsza deklaracja zarządu spółki o kontynuowanie inwestycji stanowiła formę promesy względem gminy Wasilków jako udziałowca oraz jej mieszkańców. Była również zgodna z planem techniczno-ekonomicznym przyjętym przez władze spółki. Wycofanie się z tej decyzji rodzi wiele konsekwencji w obszarze prawnym, ekonomicznym i społecznym. Decyzje spółki, tak niekorzystne dla udziałowca, mogą skutkować brakiem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości znajdujących się w centrum miasta przez kolejne 7 lat, czyli przez okres objęty gwarancją. Po zakończeniu gwarancji w celu przyłączenia poszczególnych nieruchomości do sieci będzie konieczne zniszczenie nowej nawierzchni drogi. Niepokojącym jest również fakt wykorzystania przez Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. pozycji dominującej na rynku i dyktowanie swoich reguł nie tylko mieszkańcom, przyszłym odbiorcom usług, ale również udziałowcom. Rada Miejska w Wasilkowie, mając na uwadze przedmiot działalności spółki, wskazuje, że celem działania spółki jest wykonywanie zadań własnych miasta Białystok i gminy Wasilków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania. Wykonanie tych zadań obejmuje również budowę i eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Z całą pewnością spółka, jakkolwiek powinna dbać o swój interes ekonomiczny, nie została jedynie powołana do generowania zysku, a do wykonywania zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Spółka w swoim planie techniczno-ekonomicznym na 2019 rok przyjęła zadanie w postaci modernizacji sieci ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie. Jest to jedno z dwóch zadań przyjętych na bieżący rok do realizacji w Wasilkowie. Tym bardziej niepokoi fakt, że spółka odstąpiła od realizacji tego zadania, nie analizując stanu poszczególnych nieruchomości w kontekście definicji legalnej przyłącza. Rada Miejska w Wasilkowie podkreśla, że na terenie miasta i gminy Wasilków znajdują się ujęcia wody, które zaopatrują wodę również miasto Białystok. Z tego tytułu gminę dotyczą liczne obwarowania prawne związane z planowaniem przestrzennym oraz lokowaniem inwestycji. Istotnym jest, aby w ramach dobrej współpracy udziałowców z zachowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów uznać wkład Wasilkowa w funkcjonowanie spółki i traktować Wasilków jako partnera. Rada Miejska w Wasilkowie wyraża poparcie dla działań burmistrza Wasilkowa mających na celu przywrócenie partnerskiej współpracy ze spółką i zabieganie o słuszny interes mieszkańców. To jest, proszę Państwa, stanowisko Rady. Ja naniosłem pewne korekty, bo Pan Półtorak zgłosił, że jest pewna brak logiki w pewnej części wypowiedzi. Naniosłem to. Myślę, że teraz jest to już poprawnie napisane. Natomiast bardzo proszę o już uwagi dotyczące tego stanowiska. Proszę Państwa Radnych. Bardzo proszę Pan Radny Adam, Piotr Adam Półtora. Do pierwszego zdania mam pytanie do Pani Prezes. Czy Zarząd Spółki Wodociągi Białostockie nie chce skończyć budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w ostatnim odcinku ulicy Grodzieńskiej? To jest pierwsze moje pytanie. Chcę po prostu sprawdzić, jak my się mamy z tym stanowiskiem. Proszę Państwa. Bardzo proszę Pani. Proszę Państwa, zarząd spółki, ja w imieniu zarządu i spółki uprzejmie informuję, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem i w maju zakończymy budowę sieci. I w tym momencie, proszę Państwa, powinien władze miasta nakazać przyłączenie się do tej sieci. I innego stanowiska tutaj zarząd spółki nie będzie miał. Przypomnę, że inwestorem jest gmina Wasilków. Gmina Wasilków jest właścicielem projektu
i my to inwestycję rozpoczętą realizujemy zgodnie z terminami i tych terminów dotrzymamy. Wcześniejsza deklaracja zarządu spółki o kontynuowaniu inwestycji stanowiła formę promesy względem gminy Wasilków jako udziałowca oraz jej mieszkańców. Była również zgodna z planem techniczno-ekonomicznym przyjętym przez władze spółki. Rozumiem, mogę się odnieść od razu? Nie wiem, gdzie są te deklaracje. Żadnej umowy ani porozumienia między gminą Wasilków a spółką Wodociągi nie ma. Nie wiem, kto takich deklaracji i nie jestem w stanie stwierdzić, co były tymi deklaracjami. Rzeczywiście w planie ekonomiczno-finansowym na rok 2019 jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowych z przyłączami i sieci sanitarno-kanalizacyjnej i my tą inwestycję, jeszcze raz powtarzam, realizujemy i zgodnie z harmonogramem termin realizacji upływa z końcem maja. My to wykonamy szybciej, z tego co wiem, około miesiąc szybciej. Inwestycja jest gmina. Jeżeli władze gminy uważają, że to jest sieć, to zgodnie z pozwoleniem na realizację inwestycji mogą Państwo wybudować tą sieć. Jeżeli władze gminy to zrobią, jeżeli to będzie sieć, to my jako właściciel na podstawie artykułu 49 Kodeksu Spółek Handlowych możemy przyjąć na stan, o ile to będzie oczywiście sieć, tak? No my musimy postępować, proszę Państwa, zgodnie z prawem. Chciałam zdementować tutaj, że my w jakikolwiek sposób dyskryminujemy współwłaściciela naszej spółki. Gmina Wasilków ma 9,73% udziałów. Analizowałam z okresu 5 ostatnich lat inwestycje na rzecz gminy Wasilków, procentowe w stosunku do inwestycji na terenie miasta Białystok. Sięgały te inwestycje średnio, było różnie, przyznaję się, od 2% ale do 17%. I ten średni udział to jest ponad 10%. Także uważam jako pomówienie, że w tym momencie gmina jest dyskryminowana jako właściciel, tak? Gmina Wasilków i niech, że tak powiem, tutaj dokończy w sposób sobie uznany za właściwy budowę tej inwestycji. Do tego, czego spółka się zobowiązała, jeszcze raz podkreślam, w terminie, a nawet kilka tygodni wcześniej zakończymy. Przez gminę Wasilków sieci w tej części, która miała być uzupełniona. Pani prezes nie wspomniała, że przekazanie tej sieci będzie za darmo na rzecz wodociągów. Czyli gmina Wasilków to będzie inwestorem i Państwo odbierzecie to za darmo, przejmując na własny stan. Ja nie wypowiedziałam ani, przepraszam Panie Przewodniczący, tutaj ani na sekundę, że to będzie za darmo. I przepraszam w obecności i Pana Dyrektora, Pani Burmistrz i Pana Burmistrza deklaracje z naszej strony padły. Jakby nastąpiło przejęcie wybudowanych elementów sieci, powtarzam, bo przyłączy nie jesteśmy w stanie przejąć, bo zabrania nam tego prawo. Tak? Dobrze, to może Pani prezes odpowie, czy wodociągi są w stanie odkupić sieć od gminy Wasilków, czy będzie to przejęcie za przysłowiowe 0 zł. Proszę Pana, jeszcze raz powtarzam i rozmawiałam już na ten temat z burmistrzem, także dziwię się, że Państwo tych informacji nie mają. Proponowałam pewne rozwiązania. Jeszcze raz powtarzam, w tym momencie nie mam pozwolenia na tą budowę jako spółka Wodociągi Białostockie i proponowałam, żeby jeżeli będzie to sieć, powtarzam, podkreślam, jeżeli będzie to sieć, podpiszemy umowę z gminą Wasilków i nastąpi przejęcie na podstawie artykułu 49. Zapłacimy za elementy sieci, które przyjmiemy. Bardzo dziękuję. Teraz jest rzeczowa odpowiedź, bo o to mi chodziło, czy będzie zapłacenie za tą sieć. Panie Przewodniczący, powiem tak. Ta rzeczowa odpowiedź jest znana od 2 tygodni. Dlatego nie rozumiem tego stanowiska i ataku. I też uważam, że zasadne było, skoro dostaliśmy zaproszenie, żebym poznała treść tego stanowiska, bo uważam, że to jest szkalujące dla spółki, której gmina Wasilków jest również współwłaścicielem, bo nigdy nie traktowaliśmy współwłaściciela w sposób rażący, co Państwo zarzucają w tym stanowisku. Stanowisko jest dotyczące ostatniego okresu. Tutaj nie odnosimy się do historii, bo jeśli chodzi o okres przed
tą ostatnią inwestycją nie mieliśmy nigdy problemów z realizacją jakichkolwiek działań. Ja przypominam swoje działania w okresie 10-14, jak byłem radnym, i naprawdę nie było żadnych kolizji w przypadku naszych rozmów czy jakichś inwestycji. Natomiast dotyczy to tylko tej ostatniej inwestycji i ma Pani rację, że... Szanowny Panie Przewodniczący, ja też się odnoszę tylko do tej inwestycji, bo jak Pan dobrze wie, jestem od 1 lutego, pełnię tą funkcję. Tylko i wyłącznie mam prawo się odnosić do tego okresu. I bardzo mi jest przykro, jeżeli mówi się, że ja jako zarząd spółki stoję na straży prawa, bo Państwo również jako gmina są współwłaścicielem tej spółki i jestem w tym momencie jakby szykanowana, że ja tutaj traktuję nierówno właścicieli i preferuję właściciela większościowego niż mniejszościowego, bo nigdy nie było to moim zamiarem. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać? Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowna Pani Prezes, jeśli chodzi tutaj o stanowisko spółki i nasze rozmowy, sytuacja była dynamiczna, ewoluowała, organizowaliśmy liczne spotkania również z mieszkańcami, jak i spotykaliśmy się w różnym składzie z zarządem spółki, ze służbami technicznymi. Natomiast na chwilę obecną to, co Pani powiedziała, jeżeli to będzie sieć, my to przyjmiemy, jeżeli to gmina wybuduje. Pytanie kluczowe jest takie, kto autorytatywnie stwierdzi, co jest siecią, a co przyłączem, ponieważ tak naprawdę cały nasz spór o to się rozbija. My w tym momencie tego nie wiemy, ponieważ my mamy swoją interpretację i swoje argumenty w naszej ocenie jak najbardziej mocne i oparte o przepisy prawa. Państwo macie swoje, jak nieprawne to techniczne, jak nietechniczne to ekonomiczne. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o nic więcej z naszej perspektywy. Mamy umowę, jesteśmy, prawda, zobligowani terminami. Umowa jest w ramach projektu partnerskiego z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. Państwo doskonale o tym wiecie. I w tym momencie nie możemy iść dalej. Pani powiedziała, że do końca maja Państwo wykonacie sieć, wykonacie kanał główny. Wykonacie kanał główny, do którego jedni będą mogli się przyłączyć, inni nie. Następnie zostanie położona nawierzchnia i tak jak tutaj rozmawialiśmy, sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że główna ulica Wasilkowa, z czego połowa mieszkańców jest pozbawiona dostępu do sieci kanalizacji i sieci sanitarnej, będzie przez dalsze 7 lat tego dostępu pozbawiona, o ile mieszkańcy we własnym zakresie się tutaj nie przyłączą. To może być ewenement na skalę krajową, jak sądzę. Nie chcielibyśmy być takim ewenementem i uważam, że ani gmina, ani państwo, a już na pewno nie mieszkańcy nie chcieliby mieć udziału w takim precedensie. Proszę Państwa, dzisiejszy, zgodnie z stanem faktycznym, rzeczywiście rozmawiamy od kilku tygodni czy miesięcy, ze stanem faktycznym jest tak, że projekt, który posiadamy, wszystkie odgałęzienia od sieci głównej są zdefiniowane jako przyłącza, dokładnie wymienione. Jeszcze raz powtarzam, niezmiennie stanowisko spółki od samego początku jest takie, że spółka nie może finansować zbudowania przyłącza. Dosłownie wczoraj otrzymaliśmy projekt zamienny. Jutro, czyli to jest dosłownie jeden dzień, mamy spotkanie z Państwa projektantem. I będziemy jakby uzgadniać ten projekt, który tak naprawdę przedłużono nam wczoraj. Na dzień dzisiejszy my mamy, bazujemy na stanie faktycznym, to jest projekt gminy Białystok, gdzie wszystkie są, to są przyłącza, tak? To jest tam zdefiniowane przez projektanta. I teraz nie rozumiem, dlaczego tutaj zarzuca się nam, że w tym momencie my wstrzymujemy Państwa inwestycje. Proszę Państwa, Pani zadała mi proste pytanie, kto rozsądzi, czy to jest sieć? Tu nic nie trzeba rozsądzać, ja chcę dostać projekt, gdzie będę jasno widziała zdefiniowaną sieć przez projektanta.
Na dzień dzisiejszy ja mam projekt, gdzie wszystko jest zdefiniowane jako przyłącze do poszczególnych jakby posesji. Nawet te optymalizacyjne, o których Państwo wspominają. No oczywiście przypomnę, że jeżeli dalej będziemy mieli spór co do tego, czy to jest przyłącze, czy nie, bo ja teraz, proszę Państwa, w momencie tym teraźniejszym, to już nawet spór, czy to jest sieć, czy przyłącze, jest w tle. Ja jeszcze raz powtarzam, spółka nie ma pozwolenia na budowę. Zezwolenie na realizację inwestycji ma gmina Wasilków, czyli cokolwiek teraz tam będzie jeszcze budowane, to ja, żeby dostać pozwolenie, muszę czekać ile? Co najmniej pół roku. I wiem, że to jest projekt unijny, bo przed chwilą ten projekt dofinansowywałam i go rozliczałam w Urzędzie Marszałkowskim i wiem, czym grozi dla Państwa nierealizowanie tego w terminie. Więc naprawdę dziwi mnie, dlaczego teraz spółka jest tutaj stawiana pod ścianą jako ta jedyna zła, przez którą ta inwestycja nie idzie do przodu, tak? Pani prezes, a poprzedni ten odcinek były podłączane po sesji. Przepraszam bardzo. Bez pytań. Najpierw niech pan, pani prezes się wypowie, zaraz udzielę panu głosu. Przepraszam bardzo. Dlatego proszę Państwa, moim zdaniem na dzień dzisiejszy najważniejsza jest realizacja tej inwestycji. I przypomnę, że jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, jeżeli już mówimy o tym 7-letnim okresie gwarancji, gdzie generalnie mieszkańcy powinni się podłączyć do wybudowanej sieci, tak? Generalnie to po ulicy jest. Proszę bardzo, przepraszam bardzo. Będzie czas na wypowiedź Państwa. Także ja jeszcze raz proponuję, bo nasze stanowisko i naprawdę to się nie zmieni. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, spółka nie ma żadnego pozwolenia, ZRID jest wystawiony na gminę Wasilków. My się postaramy, ja wczoraj dostałam nowy projekt. Deklaruję, że on zostanie w możliwie najszybszym terminie, prawdopodobnie jutro. Przez nas zostaną uzgodnione warunki i proszę realizować inwestycje, tak? Co do przekazania później, jeżeli w tym projekcie będziemy mieli sieci, no to co do przekazania, to ja już zadeklarowałam 2 czy 3 tygodnie temu. Że ja nawet gmina Wasilków nie wyłoży grosza, ja przystąpię do przejęcia długu. Tylko proszę tutaj nie stawiać spółki pod ścianą, że my wstrzymujemy Państwa unijną inwestycję. Bo ja tam nie mam pozwolenia, jeszcze raz powtarzam. Bardzo dziękuję. Pani prezes, ja rozumiem też Pani stronę. My też jako przedstawiciele mieszkańców gminy Wasilków walczymy o to, żeby mieszkańcy mieli możliwość podłączenia się po jak najmniejszych kosztach. I dlatego to stanowisko, które może w różny sposób być interpretowane, że to jest jakiś nacisk. Proszę Państwa, w polityce jest tak, że jeżeli nie ma nacisku, to się nie robi. Ale my chyba nie jesteśmy w polityce, tylko mówimy o mieszkańcach i o gospodarce. Tutaj jest polityka moim zdaniem. W większym zakresie niż, proszę Państwa, pewna sfera rozważań na temat... A na czym ta polityka, przepraszam Panie Przewodniczący, na czym ta polityka tutaj ma polegać? Że ja nie chcę złamać prawa, to Pan mnie oskarża, że ja tu politycznie działam. Panie Przewodniczący! Panie... Czy ja mam pytanie, czy tamten prezes... Panie... Panie Przewodniczący, ja przedstawiłem kwestię, które nas nurtują, to jest próba w jakimś sensie przedstawienia naszej strony, czy to stanowisko będzie przyjęte, czy też nie, to jest drugorzędna sprawa. Natomiast jest to informacja, jest to sygnał dla mieszkańców, dla Państwa i dla władzy naszego miasta, żeby, proszę Państwa, się w jakimś sensie tutaj ta inwestycja, że w jakimś sensie, żeby ta inwestycja została zrealizowana z korzyścią dla wszystkich stron. I drodzy Państwo, jak ja na to patrzę od strony mieszkańca, to jestem zdziwiony, że są rozmowy, jest pewien postęp, cofamy się i znowu jest postęp i cofamy się. Nie idziemy do przodu. Ja byłem na jednym spotkaniu i byli też mieszkańcy, były pewne rzeczy w jakimś sensie określone. Myślałem, że, drodzy Państwo, dochodzimy do konsensusu. Takiego konsensusu, jak widzę, nie ma. Dlatego tutaj nie chodzi o to, żeby Państwa w jakimś sensie
oczerniać, czy coś, czy wnioski jakieś daleko idące, żeby pani prezes wyciągała. Tutaj chodzi o dobro wszystkich podmiotów, które są. Panie przewodniczący, ja byłam na tym spotkaniu, pamięta pan? Pan również był. Pamięta pan, co żeśmy ustalili wtedy i co ja powiedziałam? Ile tygodni minęło? 3? Co ja wtedy powiedziałam? Czekamy na projekt zamienny, bo w projekcie obecnym mam przyłącza i to się nie zmieniło przez 3 tygodnie. I dlaczego w tym momencie to spółka jest tutaj jakby oskarżana, że inwestycja będzie, jest nierealizowana? Ja jeszcze raz potwierdzę to, co powiedziałem, że to nie jest tylko w państwa stronę spojrzenie, ale też na działania. Teraz, panie przewodniczący, jeszcze raz powtarzam, dlaczego tutaj pada, że my nie umożliwimy mieszkańcom przyłączenia? Jeszcze raz powtarzam, prawdopodobnie miesiąc przed terminem będzie nasza sieć gotowa i w tym momencie mieszkańcy powinni zacząć się przyłączać. Na jakich warunkach, nie wiem, myślę, że odpowiedzą władze na ten temat. Ja, bardzo proszę, pan Karol Krakowiecki, bo... Karol mógłby chodzić do granic. Przyłączę. Szanowni Państwo, Pani Prezes, okopaliście się w jakimś jednym stanowisku i tym widzicie. Stoicie w tym wszystkim, ale bardziej cierpią na tym mieszkańcy. Ja dziwię się na przykład, że rok temu można robić było zgodnie z tym projektem, bo projekt był jeden, te przyłącza, a w tym roku już nie można. Od 1 lutego, jak pani przyjęła władzę w spółce, zdecydowała, że wszystkie założenia jakiegoś poprzednika pani pozrywała i w tym momencie my cierpimy najbardziej. Tak? Te 50 kilka posesji będzie musiała wyjąć z własnych pieniędzy albo gmina, jeżeli uzna jako to sieć, będzie musiała za to zapłacić. Dziwny temat dla mnie, ale sama sprawa, jesteście monopolistą tutaj na rynku, podnosicie ceny co roku i konsultujecie tego nawet z władzami Wasilkowa. Co roku władze Wasilkowa są przeciwni i nic w tym kierunku nie robicie. Co roku podnosicie ceny. Proszę Państwa, to może Panie Wiceprzewodniczący, odnoszę się do pierwszej kwestii, tak? Dlaczego wcześniej można to było robić? Jeszcze raz mogę cały wykład i historię dać. Proszę Państwa, był sobie pewien wyrok, który zmienił diametralnie stan prawny w Polsce, który zdefiniował... Nie. To był 18. Dobrze, bardzo mogę skończyć? Proszę Państwa, który zdefiniował, co jest przyłączem, a co jest siecią. To, że to zrobiono w 2017 roku, to pozwolicie Państwo, jest to sprawa wewnętrzna spółki. Powiem tylko, że to wykonano, to jest, było przyczyną między innymi tego, że teraz ja tutaj stoję przed Państwem. I pozwolicie, że sprawy wewnętrzne prawne w spółce pozostawimy jako sprawy wewnętrzne w spółce. To jakby pierwsza kwestia, tak, do której chciałam się tutaj odnieść. I druga sprawa, to czy my jesteśmy monopolistą, tak, zgadzam się, jako przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, ale proszę Państwa, mamy ustawę o prawie wodne, która dokładnie reguluje, w jaki sposób są taryfy przyjmowane i kto te taryfy zatwierdza i kto te taryfy opiniuje. I zgodnie z prawem te taryfy są tutaj w aglomeracji, tak jak w każdej w Polsce, proszę Państwa, przez Wody Polskie zatwierdzane. Również dla gminy Wasilków jako aglomeracji części. Bardzo proszę. Ja widzę, że stanowisko Państwa jest takie, że Państwo nie będziecie robić tych przyłączy albo sieci, jak one będą zmienione na sieci. Tak, proszę Pana, to już powtarzam od miesiąca. Nie, bo 2 tygodnie temu Pani mówiła, 3 tygodnie temu Pani mówiła coś innego. Nie Pani się przyjrzy sprawie, że Pani coś zobaczy. Nie, Panie Przewodniczący, powiedziałam dokładnie na tamtym spotkaniu dokładnie to samo. Spółka Wodociągi Białostockie nie ma prawa finansować budowania przyłączy. Projekt, który do dzisiaj funkcjonuje, jest to projekt, gdzie mamy same przyłącza. I ja tego zdania nie zmieniłam. Ale pani zakłada z góry, że ten poprawiony projekt będzie zły. Nie, ja nic nie zakładam z góry. Czekamy do tego projektu. Wiecie, bo czekamy, terminy nas dojdą. Ale proszę Państwa, czy ja ten projekt robiłam? Ja go wczoraj dostałam. Nie, wie Pani, 3 miesiące temu projekt pasował wodociągom białostockim, a już na dzień dzisiejszy tego nikomu nie pasuje. A cierpią na tym nasi mieszkańcy. A ciekawe, to ja mam pytanie inne. Zrobimy, jako gmina, zrobimy za własne pieniądze ten
sieci wodociągowe, czy później na przykład wodociągi gwiazdowskie odkupią od nas. Ale przecież powiedziałam to dosłownie przed 10 minutami. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Adam Półtorak. Zostałem odsunięty, później przede mną wskakiwali ludzie i teraz znowu mi przywrócono głos. Jakie są zasady, panie przewodniczący, udzielania głosu? Chciałem się dowiedzieć. Panie radny, udzielam głosu ja. Kiedy pan chce i komu pan chce? Rozumiem, dziękuję. Pan nie był dziękuję serdecznie. Adwokat. Dziękuję. Cały czas byłem. Pan zadał, cały czas tutaj byłem na mównicy, a tutaj pan Krakowiecki wskoczył jak zwykle, Dasz i coś tam jeszcze. Pan nie będzie cały toż czas byłem odwocem. Nie no, chciałem skończyć to, co zacząłem. Proszę, teraz może udzielam panu głosu i pan kończy. Generalnie. Uważam, że po pierwsze mieszkańcy powinni nie płacić, żeby zasada była ta sama, która była w roku wcześniejszym. Natomiast ja przepraszam, ale moim zdaniem to powinno być po pierwsze dużo krótsze, dużo bardziej wyraziste. Dla mnie to jest pewnego rodzaju bubel gramatyczny i ja chyba w ogóle nie będę za tym czymś głosować. Bardzo dziękuję. Gramatykę zostawmy dla polonistów, natomiast chodzi o meritum. Ja nie powiedziałem, że to stanowisko Rada przyjęła, tylko to stanowisko jest do dyskusji. Jest to, proszę państwa, przedstawienie naszego punktu widzenia. Jak byśmy chcieli, żeby tą sprawę rozwiązać? Czy to stanowisko będzie przyjęte, czy nie? Proszę państwa, małe to jest znaczenie. Ważne, że jest sygnał, że trzeba tą sprawę rozwiązać, proszę państwa. Trzeba tą sprawę rozwiązać natychmiast, można powiedzieć. Ponieważ jeżeli będziemy to oddalać w czasie, będziemy robić przepychanki, wtedy może dojść do właśnie najgorszej rzeczy, braku rozliczenia środków unijnych. A wszyscy o to chcemy, żeby o to dbać. Bo to są pieniądze, które będziemy musieli w razie czego zwrócić. Panie przewodniczący, do czego pan oczekuje od spółki Wodociągi Białostockie w tym momencie? Pani prezes, nie miałem takiej wiedzy, że pani prezes dostała ten projekt z naniesioną siecią w dniu wczorajszym. Bardzo dziękuję, że pani taką informację udzieliła. Ja myślę, że to, co było przeze mnie przedstawione, jest inspiracją do rozwiązania problemu. A czy będziemy to głosować, czy nie, nie ma to znaczenia. Ważne, żebyśmy, proszę państwa, poszli dalej. I nikt, proszę państwa, nie chce walczyć z wodociągami, nikt nie chce walczyć z jakąkolwiek spółką. My jesteśmy, proszę państwa, tak jak tutaj stwierdziłem, gminą, z której ujęcia wody są na miasto Białystok. Państwo musicie też wziąć pod uwagę, że są zobostrzenia. Na każdym kroku są tablice, ujęcie wody. A co z tym się wiąże, proszę państwa, to państwo wiecie. I dlatego ja pani prezes tutaj przedstawiłem opcję nasz punkt widzenia. Może nie wszystkich radnych, bo nie z wszystkimi można było konsultować akurat, bo to sprawa wyszła, mówiąc szczerze, w toku działań, bo czasu jest coraz mniej. I dlatego ja bardzo proszę o podjęcie rzeczowych działań i decyzje, żeby zostały podjęte, mówiąc szczerze, przez pana burmistrza, przez panią prezes, niezwłocznie. To jest moje i myślę, że państwa radnych też stanowisko, żebyśmy doszli do konsensusu. Tutaj padło takie stwierdzenie, że w projekcie mamy do czynienia z niewłącznie z przełączaniem. W projekcie, który został uzgodniony ze wszystkimi gestorami sieci, który został uzgodniony również z wodociągami białostockimi w 2017 roku, faktycznie było takie sformułowanie, elementy sieci ostatnio się przyłącza, ponieważ projektant tak to określił. Natomiast nigdy tytuł
przyjęcie jakiegoś określenia nie decyduje o istocie, ponieważ przyłącze jakieś sieci definiują ustawę. My faktycznie mamy ZLIT, mamy projekt, który aktualnie obowiązuje, który został uzgodniony i w tym momencie faktycznie na przestrzeni ostatniego czasu zostaliśmy jako zmuszeni do tego, aby tę dokumentację zmieniać. Trwało to trochę, ponieważ projektant też nie jest w stanie od ręki tego wykonać, zwłaszcza, że jest tam wiele innych sieci i elementów infrastruktury, co rodzi kolejne problemy. W tym momencie nie wiemy, co z tych przedłożonych elementów zostanie uzgodnione, a co nie. Natomiast w przypadku zmiany ZLIT-u, do czego też zostaliśmy niejako przymuszeni, to opóźni realizację inwestycji znowuż kolejne około 2 miesiące. Także tak sytuacja wygląda. ZLIT jest faktycznie na gminę, natomiast spółka ma swój plan techniczno-ekonomiczny i tam modernizacja sieci była jak najbardziej przewidziana. I wcześniej już spółka tutaj do tego przystąpiła, do realizacji we własnym zakresie. W tym momencie powinna być tego kontynuacja, natomiast to, że Państwo nie wiecie, jak się znaleźliście na tej budowie, to jakby też już nie jest kwestia gminy, tak? Dziękuję. Proszę Państwa, chciałam podkreślić, że nikogo nie zmuszaliśmy do zmiany projektu i powiedzmy sobie to szczerze, Państwo zmieniają ten projekt tylko po to, żeby zapłaciły za to spółka Wodociągi Białostockie. Jeżeli Państwo uważają, przepraszam bardzo, że zgodnie z prawem jest to sieć, to jeszcze raz powtarzam, Państwo mają zezwolenie, Państwo mogą zrealizować tę inwestycję. Jeszcze raz deklaruję i nikt Państwa nie zmuszał do zmiany tego projektu. Cały czas wodociągi powtarzają, mogą finansować tylko budowę sieci. I rozumiem, stąd się u Państwa jakby pomysł ziścił. Co do tego, Pani Burmistrz, skąd my się tam wzięliśmy, to przypomnę, że to Państwo są inwestorzy, mają nadzór inwestorski. No i realizujemy tą inwestycję i chcemy ją skończyć jeszcze może z 3 tygodnie przed terminem, jeszcze tutaj dyrektor chciał dodać techniczny. Bardzo proszę, proszę Państwa. Projekt był zrobiony. Właścicielem projektu jest gmina. Został uzgodniony wodociąg na Białostocki. Muszę się. Został uzgodniony wodociąg na Białostocki. Sieć, którą realizujemy, jest bezspornie siecią. W związku z tym robiliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę na sieć. To jest kanał główny, który w tej chwili jest wykonywany. Sieć o statusie przyłączy, które mówiła pani burmistrz, tak jest napisane. O statusie przyłączy. To w projekcie jest. W związku z tym nie mogliśmy, w związku z obowiązującym prawem i wyrokiem Sądu Najwyższego z 2017 roku, Szanowni Państwo, tego wykonywać. Były pytania o trzeci etap. Proszę wybaczyć, że nie będziemy odpowiadać. Ktoś taką decyzję podjął i ludzie zostali wprowadzeni w błąd. Dlatego, że ta inwestycja została w ten sposób wykonana. Dzisiaj prezesem zarządu jest pani Beata Wiśniewska. Może ja bym nie chciał więc tego komentować. Jeżeli słyszę tutaj pani burmistrz, że nie ma możliwości wykonania przyłączy, kategorycznie oświadczam, że po wykonaniu naszego kanału każdy z mieszkańców ma prawo się przyłączyć bez budowania jakichś nowej sieci. Ja wiem, że to jest taka zawiść ludzka, bo proszę Państwa, technicznie będzie wyglądało to w ten sposób. Jadąc w kierunku Świętej Wody, kanał idzie z prawej strony. W związku z tym wszystkie posesje, które są z prawej strony, będą miały przyłącza krótsze od tych, gdzie posesje są po stronie przeciwnej. No i każdy mówi, a dlaczego ja mam więcej płacić? Takie jest prawo. Przyłącze buduje na własny koszt odbiorca. Ja wiem, że gmina chce, to może należy się tutaj uznanie, że gmina chciałaby, żeby ci z lewej też mniej płacili. Ale to jest wola gminy. Potwierdzam, że w dniu wczorajszym dostaliśmy projekt zamienny. Co nie znaczy, że on zostanie uzgodniony. Nie dlatego, że wodociągi nie będą chciały. I teraz jest narysowane, że to jest sieć. Potwierdzam, to jest sieć. Jeżeli gmina wykona tą sieć, to jak pani prezes powiedziała, odkupimy to od Państwa.
Ale czy my to uzgodnimy? Do czego zmierzam? Pani burmistrz ze mną wcześniej rozmawiała. Są problemy z tym, żeby umieścić studnię. Bo, ponieważ to jest techniczna sprawa, to do Państwa wiedzy. Studnia będzie miała średnicę wewnętrzną metr, plus teraz grubość ścian, plus będzie tam pokrywa, to około 1,70 m. Macie teren tak uzbrojony, że być może dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie gdzie tej studni postawić, proszę Państwa. I żeby nie było takiej sytuacji, że do wodociągów będą pretensje, bo wodociągi nie chcą. My chcemy to uzgodnić. Jeżeli technicznie nie będzie to możliwe, to tych kawałków nie uzgodnimy. Jeżeli macie Państwo pytanie, proszę bardzo, jestem otwarty. To jest zrozumiałe, że to, co Pan powiedział, że w niektórych przypadkach... Może tak. Wodociągami białostockimi i naszym urzędem miejskim w Wasiłkowie. Ale miejcie na uwadze to, że stroną najbardziej poszkodowaną są mieszkańcy. Oni w niczym nie zawinili. Oni wręcz otrzymali zapewnienie, że porozumienie odnośnie tej inwestycji zakończyło się sukcesem i że nie będą obciążeni kosztami. Stało się zupełnie inaczej. I moja prośba, moja propozycja jest taka. Myślę, że mieszkańcy też podzielą moją prośbę. Usiądźcie Państwo szybko do rzeczowej, merytorycznej rozmowy i stańcie Państwo na takim stanowisku, żeby jak najszybciej zakończyć ten spór, dojść do jakiegoś konsensusu, bo naprawdę jest mi żal mieszkańców i oni mają rację. Oni nie powinni ponosić tych kosztów, biorąc pod uwagę to, że poprzednie etapy takiej samej inwestycji mieszkańcy nie byli obciążeni kosztami. Nie wiem, panie Karolu, skąd pana takie głębokie westchnienie. Ja jestem stroną mieszkańców i chciałabym... Nie skończyłam, proszę mi przerywać. I ja chciałabym, żeby ten spór został w końcu załatwiony w ten sposób, żeby mieszkańcy nie byli przez kolejne tygodnie denerwowani i stresowani. Myślę, że to jest już ostateczny czas, żeby usiąść do rzeczowej, merytorycznej rozmowy i wyszukać jakieś, tak panie burmistrz, i wyszukać jakieś możliwości, żeby zakończyć ten problem. Bo jaki? No właśnie, nie wiem, albo pani nieuważnie mnie słucha, bo ja w tej chwili wnosiłam prośbę o to, żeby usiąść do rozmowy w najkrótszym terminie i żeby w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej sytuacji. Mieszkańcy też mają swoją granicę cierpliwości. Dziękuję pięknie. Pani radna, to co... Ten punkt właśnie jest po to, żeby przyspieszyć te działania, dlatego moją intencją było, żeby te działania były zintensyfikowane, żeby sprawy rozwiązać. Czyli powtarza pani dokładnie to, co ja powiedziałem. Ja się cieszę, że pani się ze mną zgadza, bo my występujemy w imieniu mieszkańców. W imieniu mieszkańców występujemy, nie w imieniu swoim własnym. Bardzo proszę, pan Karol Krakowiecki. Panie Aniu, jesteśmy wszyscy za mieszkańcami. Panie Aniu, ten projekt przygotowała tamta władza. To pan burmistrz poprzedni przygotował ten projekt z wiceburmistrzem. To państwo zasiadaliście tutaj jako radni. I teraz wszystko to nie my, tylko oni. Tak było. Ten projekt był przygotowany w tamtej kadencji i tak to wygląda. To wszyscy jesteśmy za mieszkańcami i myślę, że gmina, jeżeli tutaj nie dojdzie do porozumienia z wodociągami, powinna te sieci zrobić w własnym zakresie i później próbować odsprzedać dla wodociągów białostockich, żeby nie wstrzymać tej inwestycji. To jest nasz taki postulat i tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pani wiceburmistrz. Tak, zgadza się, trzeba coś ustalić, usiąść, przedyskutować, jak to pani powiedziała, coś
Tak więc my dyskutujemy na argumenty, analizujemy dokumentację projektową, zwracamy się do mieszkańców, rozmawiamy z projektantem, spotykamy się z władzami spółki, robimy to cały czas. Także dziękuję za wskazanie, że coś trzeba zrobić, ale my to robimy już od dawna. Natomiast wracając do meritum, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że od początku tak twierdziliśmy i twierdzimy nadal, że słowem klucz w całym tym sporze jest słowo spółdzielnia. I zgodnie z definicją ustawową, tam gdzie na nieruchomości nie ma spółdzielni, winna być wybudowana sieć do granic nieruchomości, a tam gdzie są spółdzielni, bo są też takie nieruchomości, wówczas takiej możliwości nie ma. Jest to w naszej ocenie bardzo proste. Co więcej, jest to logiczne. Jest to logiczne z tego punktu widzenia, że część nieruchomości po prostu ma podłączenie do kanalizacji, często z drugiej strony, a część nieruchomości, mimo że jest to centrum miasta, jest tego pozbawiona. I posługując się definicją legalną oraz wszelkimi względami logiki i zdrowego rozsądku, możemy tej tezy bronić. Mam wielką nadzieję, że jeżeli tutaj gmina Wasilków, pan burmistrz i z całym zespołem i przy wsparciu państwa radnych przystąpimy do realizacji budowy sieci, to spółka nie będzie twierdziła, że te elementy będą przyłączami, ponieważ docelowo kiedyś na poszczególnych nieruchomościach pojawią się spółdzielni, na chwilę obecną ich tam nie ma i w tym momencie zgodnie z definicją ustawową artykułem 2 ustęp 5 do granic nieruchomości jak najbardziej będzie to sieć. Takie jest nasze stanowisko. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Pan Piotr Adam. Królowi Krakowieckiemu i tak chciałem pokrótce. Pan tak strasznie lubi sobie twarz wydzierać, tamta władza. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Ten projekt rzeczywiście robiła tamta władza, czyli Mirosław Bielawski, Piotr Bujwicki. I za ten projekt zapłaciła gmina Wasilków i w tamtej kadencji, podkreślam, w tamtej kadencji, kiedy rządził Mirosław Bielawski, Piotr Bujwicki, mieszkańcy nie musieli płacić. Więc proszę bardzo dalej się wydzierać tamtą władzą i tym projektem. Wodociągi dokończą te działania, natomiast to nie chodzi o dokończenie działań, to chodzi o to, żeby mieszkańcy nie płacili. Ja nie będę pod pana bełkotem się podpisywać, przepraszam bardzo. Panie radny, ale tego nie wiem, z czyjej strony ten bełkot występuje, natomiast chodzi o dokończenie budowy sieci, nie kanału głównego, a sieć, a kanał główny to jest troszeczkę inna. To nie jest sieć to jest sieć. Tak, nie do końca, bo jeżeli nie, mówimy... Szanowny panie, nie ma czegoś innego, jest sieć i są przyłącza. Ale, a że kanał główny jest siecią, bo mówimy kanał główny, a dlatego, to jest sieć, proszę dlatego państwa. Tu jest dokończenie jest budowy sieci całej. Dlatego, panie radny, ja się dziwię, że pan tutaj ripostuje w tym kierunku, bo naszym celem jest, proszę państwa, ja nie chcę, żeby na pana wywierać jakiś wpływ, żeby pan się pod jakimiś kłamstwami podpisywał. Nie podpisuję. Bardzo dziękuję. Ja nie będę się podpisywał pod pana tym tekstem, no bo przed chwilą pani prezes powiedziała, że nie ma żadnego zagrożenia z dokończeniem budowy, że mogą nawet skończyć wcześniej, a pan mi tu mówi, a pan w pierwszym zdaniu pisze podjęcie działań mających na celu dokończenie budowy. No. Panie radny, powiem panu tak. Jeżeli zrobimy bardzo szybko tą inwestycję, pani wodociągi to skończą, mieszkańcy się nie podłączą i wtedy dopiero będzie pan miał odpowiedzialność za to, co pan powiedział. Nie, ja mam odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swoje działanie. Ja się pod tym nie podpiszę, bo to zdanie jest kłamliwe. Pierwsze pan, zdanie. Pan się nie musi podpisywać. Pod pierwszym zdaniem. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Że jest tutaj nienawiścią, że jest w stanie się kłócić z kolegami radnymi i tak naprawdę zamiast się połączyć we wspólnym stanowisku, nawet modyfikując gramatykę czy składnię i powiedzieć wspólnie, że tak chcemy pomóc, chcemy działać. To było niesmaczne i przykre, pani radny. Dziękuję.
niesmaczne to było to, co pani powiedziała. Natomiast... Panie radny, odbieram panu głos, ponieważ pan się nie zgłosił. Zgłosiłem się jak nie. Ale ja panu nie udzieliłem głosu, a pan wypowiada się. No to będę mówić bez mikrofonu. Proszę poczekać, może pan mówić bez mikrofonu. Proszę poczekać, aż panu udzielę głosu. Proszę pan radny Kozłowski. Szanowni Państwo, może już dość tej dyskusji, bo schodzimy na bardzo złe tory i takie przekomarzanie się do niczego nie doprowadza. Tu Pan Dyrektor wskazał nam ścieżkę w miarę taką logiczną moim zdaniem. Po drugie to co chciałem powiedzieć, ten projekt troszeczkę chyba był jednak zepsuty, bo nie zakładał takiej możliwości, że niektórzy nie będą mogli się w ogóle podłączyć. Z konkluzja jest moja taka, że faktycznie jest ja zepsuty, bo w chwili obecnej nie wszyscy będą mogli się podłączyć. Zobaczymy, poczekajmy, teraz jest nowy ten projekt, niech Państwo przeanalizują ten projekt i z powrotem przejść do rozmów, bo czas nas nagli i ta jedyna ścieżka, która jest, tak jak Pan mówił, że my wykonamy, Wy odkupicie i się z nimi ścimy w czasie. To jest jedyna chyba ścieżka, która taka jest... normalna i przestańmy już tutaj sobie kto co zrobił i dlaczego, jak. Każdy ma swój rozum i każdy będzie wiedział, gdzie był błąd, nie? Ale teraz nie o to chodzi i proszę o to, żeby w tym czasie się wyrobić. I Państwo przeanalizują ten projekt i faktycznie jesteśmy współudziałowcami, więc to jest tak jakby wspólny nasz interes, żeby to dokończyć, nie? Czas nagle, przepraszam Panie Dyrektorze, mi chodziło właśnie w tej sprawie, że czas nagle, a nie chciałem Pana... Odpowiem Pani tylko jedną rzecz. Pani cały czas działa politycznie. Z tego co ja widzę, Pani tutaj naprawdę niewiele co zrobiła. Próbuje teraz Pani czymś takim, nie wiem czy Pani to też uzgadniała czy nie z radnymi, próbuje Pani pokazać się przed mieszkańcami, jak to Pani działa pod czymś takim. Panie radny. I to jest właśnie działanie radny, polityczne. Czy ma Pan coś rzeczowego jeszcze potrzebuję do powiedzenia? Skuteczności z Waszej strony, bo ja wiem, a nie polityki. Ja wiem, że Pan... Już skończyłem. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Kozłowski, wniosek formalny. Bo nie tak, wniosek formalny, bo niepotrzebne te dyskusje znowu wchodzimy, prosimy o zakończenie i głosujemy i przechodzimy dalej, bo końca nie będzie. Dziękuję bardzo. Czy tak jak było uzgodnione przez prezesa Sokołowskiego, bo nas interesują, czy to kiedyś były przełącze, teraz są sieci. Nas interesuje, że do granic działki było podłączone, tak jak prezes Sokołowski. Pan prezes Sokołowski zatwierdził, że ma być mieszkańcom podłączone tak jak na tamtej, do świateł. I tak samo tu miało być. I czekamy na odpowiedź, czy to będzie zrealizowane. Tylko to chcemy wiedzieć. Pan burmistrz też wszelkimi siłami pomógł. Ten może projekt, ten przeprojektowanie było niepotrzebne, to koszty są też. Także tu było troszeczkę, my tylko chcemy wiedzieć, czy to będzie zrealizowane, bo każdy się denerwuje. Prowadzimy z Państwem od dwóch, a może już łącznie trzech miesięcy. Te rozmowy odbywały się już wielokrotnie, ciężko mi już nawet policzyć ich ilość. No, stanowisko firmy w trakcie tych rozmów nie było dla nas jednoznaczne. To znaczy jedyne co z rozmów z firmą wynikało, że przyłączy firma nie będzie finansować. Natomiast tutaj na tym wspólnym spotkaniu z mieszkańcami wtedy firma deklarowała finansowanie tak zwanych optymalizacji, czyli studzienek przed granicą nieruchomości, to znaczy inaczej, elementów sieci zakończonych studzienką przed granicą nieruchomości. W roku dalszych rozmów to stanowisko ponownie się, można powiedzieć delikatnie, trochę zmieniło. No, na spotkaniu 2-3 tygodnie temu firma zadeklarowała, że jak gmina wybuduje optymalizację, czyli studzienki na końcu tak, elementu sieci dochodzące do kanału głównego, nie wchodzące na teren nieruchomości, znajdujące się kilka metrów od granicy nieruchomości, to rozumiem z tego, że wodociągi to od nas odkupią i że odkupią to w 100% wartości tych optymalizacji. Czy dobrze Państwa rozumiem?
Bardzo proszę, pan dyrektor. Wyjaśnienia jeszcze sprawa tutaj a wymaga. Co do kwestii... No dobrze, bardzo proszę. Może i tak będziemy słychać. Proszę włączyć mikrofon. Szanowni państwo. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Przycisk. Szanowni państwo, więc tak. Po pierwsze, finansujemy sieć. Taka była umowa. Tutaj były też słowa pani burmistrz, chodzi o studzienki. Szanowni państwo, w obowiązującym do dzisiaj projekcie, można to sprawdzić, są studnie 40 cm na końcu. Rury są FIS 160. Można wejść na stronę wodociągu Białostockich i zobaczyć, że to nie jest przykładowo wczoraj, przedwczoraj, to nie są warunki, które żeśmy napisali, żeby na przykład dla gminy Wasilków nie wybudować przyłączy czy sieci. To już od kilku lat na naszych stronach można zobaczyć. Czyli reasumując, sieć to jest wtedy minimum FI 200 rura i studnia FI 1000. W projekcie macie państwo, gmina Wasilków nam dostarczyła, FI 160 rura, FI 40 cm studnia. Czyli to jest, że pani powiedziała, to jest sieć z elementem, jak tak zwane przyłącze, żeby to były przyłącze. Panie burmistrzu, żeśmy rozmawiali, że my prosimy o przeprojektowanie i my. Zgadzam się, nie chciałem może tak po kolei, żeby tu państwo wiedzieli. Przeprojektujecie, zrobicie główną rurę, przepraszam, tak mówię, FI 200, czyli 20 cm, zakończoną studnią 1000 i wtedy to jest sieć. I do tej studni FI 1000 może się podłączyć 1, 2, 3, 4 mieszkańców. To będzie w odległości, w pewnej odległości od krawężnika. Ale taka też była rozmowa, musi pan mi to potwierdzić, żeśmy rozmawiali o odległości 1,5 metra. Dlaczego? Gmina Wasilków nie zaprojektowała dojazdu do tych studni, które są FI 40 cm, gdzie tam blisko posesji ludzi, bo po prostu, no, żeby ludziom było taniej. Ale proszę państwa, proszę zauważyć taką sytuację. Jest awaria, no tam coś wrzucone do kanalizacji. My możemy, nasze samochody podjeżdżają do krawężnika i do tego metra, do dwóch ewentualnie działają. No bo tak technicznie to jest możliwe. A jeżeli tam jest na przykładowo 5-6 metrów, no bo myślano o mieszkańcach. Ja rozumiem to, że myślano o mieszkańcach. I teraz my nie mamy możliwości dojechać. I teraz tam będą położone chodniki ładne z kostki. Nasze samochody ważą 35 ton. I teraz wjeżdża nasz samochód. Co się dzieje, proszę państwa? Mamy telefon, proszę to naprawić. A później będzie, albo będzie pytanie, a gdzie żeście byli na etapie, kiedy była inwestycja wykonywana? Musicie państwo, państwo burmistrzowie, potwierdzić. Były takie rozmowy. Pani burmistrz przy ostatniej rozmowie u pana prezydenta, bo taka rozmowa u pana prezydenta, takie spotkanie było, powiedziała, że niestety nie ma możliwości, bo takie jest uzbrojenie terenu, nie ma możliwości, żeby tam można było usytuować studię. Proszę państwa, jak my mamy to powiedzieć wam, że my to wszystko zrobimy? Po pierwsze, musimy zobaczyć to, co jest narysowane, czy można te studie posadowić, czy one nie są w większej odległości. Proszę państwa, ten projekt, to jest bubel, proszę państwa. Kto to zrobił, no to ktoś to robił. I teraz żądacie, żebyśmy to wam zrobili. Tym bardziej można w dokumentacji wziąć, bo tu jest pan kierownik. Można zobaczyć, co to jest napisane. Proszę pamiętać, FI 160 przewód, rura, studnia FI 400. To nie może być siecią. I nie mieście do pana, żeby jesteśmy monopolistami. Tak, jesteśmy monopolistami, ale my dbamy o wasz interes. Za to mi płacą, żebym ja to zrobił dobrze, żeby robotę... No wiadomo, co zrobimy, to później będziecie od czego pan tutaj był. A jeszcze raz powtarzam, pani prezes Wiśniewska jest dlatego, że ten trzeci etap, proszę szanowny panie, został wykonany. Nie powinien być wykonany. Mamy wyrok Sądu Najwyższego. Budowy sieci przez gminę Wasilków do granicy nieruchomości, tam gdzie nie ma zlokalizowanych studzienek w tym momencie, wodociągi przejmą to jako sieci. Tak, zgodnie z ustaleniami też, co się będzie wiązało z pokryciem kosztów. Taką odpowiedź chciałabym nie wiedzieć. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Jeżeli nie będzie bardzo proszę włączyć mikrofon.
jeżeli nie będzie zakończenia studnią, nie będzie pierwsza średnica rury FI-200, drugie zakończone studnią, to nie jest sieć i wodociągi tego nie przejmą. FI-200? Tak. Zakończone studium. Możliwiającą podłączenie i kilku nieruchomości do operacji. I to jest sieć. Zakończoną studią. FI-1000 zgodnie z warunkami technicznymi. FI-200, rura, 1000 i w odległości, tak jak powiedziałem. I mam nadzieję, że Państwo zrozumieli, dlaczego ja mówię o tej 1,5 do 2 metrów. My nie jesteśmy w stanie później eksploatować. Będziemy robić wielkie szkody na waszym majątku i dopiero będą problemy. Bardzo dziękuję.